zawodki. To w tej klasie, w klasie piątej, popatrzcie jak się porusza. Tam Adam Górka. Wiemy, że nie wolno przekraczać linii ciągłej i podwójnie kozłować. Można z piłką zrobić tylko i wyłącznie trzy kroki. Przypominamy sobie wszystkie przepisy. Sędzią głównym zawodów jest pan Zenon Kurzydrak i odzwizgał kroki. Był atak szybki i zobaczymy za chwilę wykonanie rzutu karnego. Zawodnik kontrolowany podczas rzutu. Rzut karny wykonany prawidłowo. I zawodnik Laszczyk zdobył bramkę. Podchodzimy do sędziego głównego, pana Zenona, który powie nam jaki wynik. Mieliśmy 4 dla 6 B. 4 dla 6 B. Poproszę zawodników o przyniesienie wody mineralnej. Że dzieci są zawiedzione, że jutro trzeba iść do szkoły. Ale niestety, jutro zapraszamy wszystkie dzieci normalnie do szkoły. Dziś mamy przerwę i mamy Dzień Dziecka, a jutro wszyscy pracujemy. I nauczyciele, i dzieci, bo nauka to nasza praca.